Dzień dobry Państwu. Witam serdecznie. Dzisiaj mam taki temat zamawiany. Zostałem poproszony w komentarzu o to, żeby przybliżyć, jak należy patrzeć na Hebrajczyków 10 rozdział od 24 do 31 wiersza. Przeczytam ten fragment Słowa Bożego z rewidowanej Biblii Gdańskiej. Jest to wydanie wykonane przez Trinitarian Bible Society, czyli Trynitarne Towarzystwo Biblijne. Taki Nowy Testament jest u mnie bezpłatnie dostępny. Nie mam tego dużo, ale jeśli ktoś ma życzenie, to chętnie się podzielę tym, co mam, w miarę możliwości. Wystarczy do mnie wysłać SMS-em swój adres 739089088 lub napisać na skrytkę pocztową 31 Czytaj Biblię, skrytka pocztowa 31 63500 Ostrzeszów. Więc przechodzę do tego fragmentu. I bądźmy baczni jedni na drugich, aby pobudzać do miłości i dobrych uczynków, nie opuszczając społecznego zgromadzenia swego, jak u niektórych jest we zwyczaju, ale napominając jedni drugich, a to tym więcej, im więcej widzicie, że się ów dzień przybliża. Albowiem, jeśli samowolnie grzeszymy, otrzymawszy poznanie prawdy, nie zostaje już ofiara za grzechy, ale niejakie straszliwe oczekiwanie sądu i żar ognia gotowego pożreć przeciwników. Kto odrzuca zakon Mojżesza, ten bez miłosierdzia za świadectwem dwóch albo trzech umiera. O ile sroższego karania mnie macie, godzien jest ten, kto Syna Bożego podeptał i krew przymierza, przez którą był poświęcony, miał za pospolitą i ducha łaski zelżył. Albowiem znamy tego, który powiedział: pomsta do mnie należy, ja odpłacę, mówi Pan. I znowu: Pan sądzić będzie lud swój. Straszna to rzecz paść w ręce Boga żywego. Więc jak widzimy, fragment ten zaczyna się bardzo ważnym aspektem związanym z tym, że chrześcijanie zgromadzają się. I jeżeli ktoś szuka Boga albo deklaruje, że szuka Boga, to dobrym obyczajem jest, o czym mówi 24 i 25 werset, aby uczestniczyć w takich spotkaniach. Nawet jeżeli jesteś niewierzący, ale chcesz usłyszeć Ewangelię zbawienia, to bycie z wierzącymi, rozmawianie z wierzącymi w Pana Jezusa jest dobrym miejscem, żeby takie relacje wpływały na Twoje większe poznanie Ewangelii. Oczywiście nie wybieraj miejsc, gdzie są tylko społeczne aspekty. Dobre ciasto nie jest złe, więc jeżeli gdzieś jest ciasto, to jest milej być na takiej grupie biblijnej. Ale jeżeli gdzieś są tylko słone paluszki, ale za to Słowo Boże jest bardziej niesfałszowanie i wyżej cenione, to lepsze jest takie miejsce. Natomiast można też całkiem bez paluszków, bez wody, z samym Słowem Bożym. To nie ma znaczenia. Znaczenie ma, czy ludzie wzywają Boga z czystego serca. To nie znaczy, że oni są lepsi, tylko że ich serca zostały oczyszczone przez Boga, przez wiarę w Pana Jezusa Chrystusa. Czyli 24 wiersz: bądźmy baczni jedni na drugich, aby pobudzać do miłości dobrych uczynków.
nie opuszczają społecznego zgromadzenia swego, jak u niektórych we zwyczaju, ale napominając jedni drugich, a to tym więcej, im więcej widzicie, że się ów dzień przybliża. Ten fragment generalnie wskazuje na to, że, tak jak mówiłem w odcinku o duchu Antychrysta, że chrześcijanie mają chęć zgromadzania się razem, aby być z Panem Jezusem, bo Pan Jezus powiedział, gdzie jest dwóch lub trzech zgromadzonych do imienia mego, tam ja jestem pośród nich, w centrum, w środku. Jest to specjalna obietnica. Oczywiście Pan Jezus Chrystus jako jedyny prawdziwy Bóg jest wszechobecny. Natomiast jest szczególnego rodzaju obecność obiecana na ziemi w dwóch miejscach. Jedno miejsce to jest małżeństwo. Jest powiedziane, że potrójny sznur nie tak łatwo się zerwie. Potrójny sznur to znaczy Bóg jako jeden splot, mąż jako drugi splot, żona jako trzeci splot tego potrójnego sznura. Małżeństwo to jest miejsce, gdy jest niebo na ziemi. Drugim miejscem, gdy jest niebo na ziemi, to jest zgromadzenie do imienia Pana Jezusa Chrystusa. Tam Pan Jezus Chrystus powiedział, że gdzie jest dwóch lub trzech braci zgromadzonych do imienia mego, tam ja jestem pośród nich. I to jest kluczowa rzecz. Gdzie jest dwóch lub trzech zgromadzonych do imienia mego. Jest to bardzo ważne. Tam jest pośrodku Pan Jezus. Jest to osobista obecność Pana Jezusa Chrystusa. Taka, którą On w specyficzny sposób podkreślił. Widocznie jest to dla Niego kluczowe, żeby to wyróżnić. Jest to obecność inna od tej generalnej. Oto ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata, którą dał wszystkim wierzącym. Pan Jezus Chrystus zawsze jest z każdym wierzącym. Natomiast jeśli dwóch lub trzech jest zgromadzonych do imienia Pana Jezusa lub więcej niż dwóch lub trzech, tam On osobiście jest pośrodku nich. I dlatego tutaj jest powiedziane, żeby nie opuszczać społecznego zgromadzenia swego, jak u niektórych jest we zwyczaju, ale napominając jedni drugich, a to tym więcej i więcej widzicie, że się ów dzień przybliża. W czasie zgromadzeń jest napominanie. Każdy z nas jest tylko człowiekiem. Każdy z nas ma poznanie Słowa Bożego takie, jakie ma. Jeden ma głębsze, drugi ma płytsze. Jeden ma inny zawód, inny ma inny zawód. Jest powiedziane, że widzimy jakby w zwierciadle, ale to nie jest takie zwierciadło, lustro, jak dzisiaj mamy nowoczesne lustra, tylko Paweł użył tam sformułowania, które oznaczało wypolerowaną blachę. Zobacz gdzieś, jak będziesz miał możliwość, jak widzisz rzeczywistość na przykład odbijającą się w monecie. Jeśli masz taką monetę w miarę świeżą, czystą, prosto z mennicy, zobacz, ile dzięki temu możesz zaobserwować. Albo jakiś kawałek blachy znajdź i zobacz, jak jesteś w stanie dzięki temu obserwować. Więc tutaj jest kluczowa rzecz, żeby pamiętać, że jeśli zgromadzają się wierzący, to jest powiedziane, że ma mówić dwóch lub trzech i to po kolei. Czyli idealnie jest, jeśli kazanie jest mówione nie przez jednego brata, tylko jeżeli jest dwóch mówców lub trzech mówców. Czterech mówców nie jest wymienione przez Słowo Boże, ale to nie znaczy, że nie może być, tylko że to wcale nie jest lepiej niż dwóch lub trzech. Specjalnie jest tam położony nacisk i to na przemiany. Czyli nie może być tak, że jest to w sposób zdominowany tylko tych dwóch lub trzech. Wiadomo, że co tydzień w niedzielę czy tam w środku tygodnia zawsze będzie tych trzech samych ludzi. Oczywiście jak jest słaby, mały zbór, to będzie tych dwóch lub trzech, to już jest luksus. Ale jeżeli jest większy zbór, no to tych dwóch lub trzech powinno być innych i powinni się zmieniać na przemiany. A inni niech osądzają. Tak, ci co słuchają, mają obowiązek osądzać, czy to co słyszą, to jest zgodne ze Słowem Bożym.
żeby nie było tak, że ja słyszałem to z kazalnicy, więc to jest na pewno prawda. Często jest to prawda, ale czasami trzeba coś sobie w głowie dopowiedzieć, w Słowie Bożym doczytać i przemyśleć. Może ktoś ma inną wrażliwość, ten mówca, niż ty, i on pewnych rzeczy nie dostrzega tak, jak należy dostrzec, żeby zastosować Słowo Boże w twoim życiu. Ty jesteś odpowiedzialny przed Bogiem osobiście. Ale jeśli nie pojawisz się na tym zgromadzeniu, to cały ten Boży sposób przekazywania Bożej prawdy staje się bezskuteczny. Napominając jedni drugich. Jak usłyszysz napomnienie, jak sobie cały czas, jak odrębny atom, siedzisz gdzieś oddzielnie. Więc jest powiedziane, że Jezus Chrystus umarł, aby zgromadzić w jedno rozproszone dzieci Boże. Diabeł rozprasza dzieci Boże. Pan Jezus po to umarł, aby w jedno zgromadzić rozproszone dzieci Boże. To jest wyraźnie powiedziane. Więc jeżeli ktoś ma tendencję do rozpraszania, choćby nawet przez to, że sam się oddzielił, to list Judy nazywa takiego, że on nie kieruje się Duchem Świętym. Niektórzy nawet na podstawie tego miejsca z Judy mówią, że taki człowiek w ogóle nie jest zbawiony, bo nie mający ducha. Bardziej spokojne wyłożenie tego miejsca mówi, że ten człowiek zadusza Ducha Świętego, że owszem, jest zbawiony, ale dał się ponieść ludzkim emocjom i oddzielił się od zgromadzenia. Jest to na pewno niepożądana rzecz. 26 wiersz. Albowiem jeśli samowolnie grzeszymy, otrzymawszy poznanie prawdy, nie zostaje już ofiara za grzechy. I tutaj jest już inny temat. To samowolne grzeszenie nie jest powiązane z nieuczestniczeniem w zgromadzeniach. To samowolne grzeszenie to jest grzeszenie, które polega na tym, że nie chce dany człowiek przyjść do Pana Jezusa Chrystusa. Że taki człowiek nie chce uwierzyć w Ewangelię. Odrzuca ją jako wróg Boży. I jeśli samowolnie grzeszymy, otrzymawszy poznanie prawdy, czyli taki człowiek zaznajomiony został z prawdą i odrzuca ofiarę Pana Jezusa Chrystusa. Taki człowiek nie ma już ofiary za grzechy, bo ją odrzucił. Ofiara za grzechy Pana Jezusa Chrystusa jest skuteczna wtedy, kiedy ją przyjmiesz, jeśli uznasz, że ona jest wystarczająca do tego, żeby ciebie reprezentować przed Bogiem, żeby zasłonić twoje grzechy. I jeśli samowolnie grzeszysz, nie chcąc uwierzyć w Pana Jezusa, nie chcąc pokutować, nie chcąc upamiętać się, nie chcąc poddać się Bogu, nie chcąc się pojednać z Bogiem, tylko chcesz cały czas walczyć po swojemu, zarobić na zbawienie własnymi dobrymi uczynkami, albo wręcz jesteś otwarcie wrogi i w ogóle nie chcesz być z Bogiem, to wtedy nie ma innej drogi niż tylko Pan Jezus Chrystus. Jest jedna droga do zbawienia. Pan Jezus Chrystus, Jego ofiara. 27 wiersz. Ale niejakie straszliwe oczekiwanie sądu i żar ognia gotowego pożreć przeciwników. Czyli widzimy, że nie ma dla takiej osoby, która odrzuca ofiarę Pana Jezusa Chrystusa, trwa w swojej niewierze i odrzuca Pana Jezusa Chrystusa, to nie ma dla takiej osoby ofiary za grzechy, lecz tylko oczekiwanie sądu i żar ognia, który będzie na wieki wieków trawił takiego przeciwnika Bożego, bo Słowo Boże nazywa go przeciwnikiem. 28 wiersz zawiera przykład. Kto odrzuca zakon Mojżesza, ten bez miłosierdzia za świadectwem dwóch albo trzech umiera. Tak było w prawie mojżeszowym.
że jeśli był jakiś bluźnierca przeciwko Bogu i było dwóch lub trzech świadków tego jego grzechu, to był zabijany, jego ciało było zabite. Ale Pan Jezus mówi, nie bójcie się tych, którzy mogą zabić ciało. Bójcie się raczej tego, który ma moc wrzucić do piekła. Czyli bójcie się Boga. I tu jest właśnie odniesienie do tego. Kto odrzuca zakon Mojżesza, ten bez miłosierdzia za świadectwem dwóch albo trzech umiera. O ile z roższego karania mnie macie, godzien jest ten, kto Syna Bożego podeptał i krew przymierza, przez którą był poświęcony, miał za pospolitą i ducha łaski zelżył. Jest tu wyraźnie pokazane, że taki człowiek, który odrzucił Ewangelię, zostanie srożej, mocniej, gorzej potraktowany. Będzie, i tutaj jest powiedziane, karany na wieki wieków w jeziorze ognia i siarki. Jeśli nie uwierzysz Pana Jezusa, już jesteś potępiony. Kto nie wierzy, już jest potępiony, już jest osądzony. To jest straszny stan. Uciekaj do Zbawiciela, uchodź w Jego ratunek, Jego ręce są szeroko, można by tak obrazowo powiedzieć, otwarte, że chcę Ciebie przyjąć, nikogo, kto do mnie przychodzi, nie wyrzucę precz, powiedział Pan Jezus. Więc o ile sroższego karania będzie ten, kto Syna Bożego podeptał, nie depcz Syna Bożego. To jest jasno pokazane, że jeśli odrzucisz ofiarę Syna Bożego, jeśli odrzucisz odwiecznego Syna Bożego jako Twojego Zbawiciela, to będzie Ci lepiej, niż gdybyś się nigdy nie urodził. Przepraszam, będzie Ci gorzej. Gorzej, niż gdybyś się nigdy nie urodził. Nie lepiej. Więc jest to groźne położenie. Jest to ogromne zagrożenie Twojej duszy. Kto odrzuca zakon Mojżesza, ten bez miłosierdzia za świadectwem dwóch albo trzech umiera. Straszna to rzecz jest wpaść w ręce Boga żywego. 29. O ile sroższego karania nie macie, godzien jest ten, kto Syna Bożego podeptał. Tutaj jest przytaczana czasami taka historia z Japonii. Japończycy byli wrogo nastawieni do Ewangelii Pana Jezusa Chrystusa i mieli symbol przedstawiający ukrzyżowanego Pana Jezusa Chrystusa, który należało podeptać, jeśli się twierdziło, że nie jest się chrześcijaninem. A kto nie chciał podeptać, ten był skazywany na śmierć. I śmierć ponosił, było wykonywane. Japończycy w ten sposób sprawdzali, kto jest chrześcijaninem, kto nie jest. I tutaj jest powiedziane, że kto Syna Bożego podeptał, oczywiście nie chodzi o wizerunek podeptany, tylko chodzi o zlekceważenie tego wielkiego zbawienia. Zlekceważenie doskonałej ofiary na krzyżu Golgoty. Zlekceważenie i uważanie jej za nic niewartą, za pospolitą. Za pospolitą ofiarę Pana Jezusa Chrystusa uważają te osoby, które myślą, że do zbawienia muszą coś dołożyć. Czyli na przykład swoje dobre uczynki. Do zbawienia próbują dołożyć tego doskonałego ci, którzy myślą, że muszą brać udział w jakichś sakramentach, żeby się podobać Bogu. Ale też ci, którzy pomniejszają boskość Pana Jezusa Chrystusa, odrzucają ją. Jezus Chrystus jest jedynym prawdziwym Bogiem. Jeżeli ten fakt będziesz podważać, to wtedy Jego ofiara nie jest przez Ciebie odpowiednio traktowana. Depczesz wtedy Syna Bożego. Kluczowa rzecz, ta ofiara wystarcza dla zbawienia każdego. Pan Jezus Chrystus umarł za wszystkich, bez różnicy i bez wyjątku. I co tu widzimy?
Pan Jezus poświęcił każdego. Kto jest tutaj pokazany? I Pan Jezus poświęcił się za ciebie. Za ciebie umarł. I dalej. Ducha łaski zelżył. Przed sądem Bóg okazać chce ludziom łaskę. Bóg jest gotów, żeby sądzić ten świat. Wszyscy zasłużyliśmy na zagładę. Gdy Noe budował arkę, jeszcze zanim Noe stał się wierzącym, już był wyrok wydany na całą ludzkość. Ale Noe znalazł łaskę w oczach Pana. Przez 120 lat budowano arkę. I tylko 8 weszło do arki. Noe i jego rodzina. Nie wiemy, czy tych 7 było wierzących poza Noem. Oni zostali uratowani ze względu na Noego. Ale gdyby nie skorzystali z tego zaproszenia Noego, to zginęliby w wodach. Mogli się przecież uprzeć. Nie będę z tobą, Noe, płynął. Posłuszni byli wezwaniu. Dzisiaj ty masz powinność wiary. Jezus Chrystus umarł za ciebie. I twoim obowiązkiem jest być mu posłusznym, bo Jezus Chrystus jest Panem. Jeżeli nie będziesz posłuszny Bogu, to jest tu wyraźnie powiedziane, że znamy tego, który powiedział: pomsta do mnie należy. Ja odpłacę, mówi Pan. Jest to wyraźnie pokazane. A ponieważ jest to list kierowany do Żydów, do Hebrajczyków, to jest dodane: Pan sądzić będzie swój lud, lud izraelski. Bo lud izraelski był głównym odbiorcą tego listu. Listu do Hebrajczyków. Oni znali Stary Testament i wiedzieli, kim jest Pan Jezus Chrystus, bo Stary Testament wyraźnie zapowiadał Pana Jezusa Chrystusa. Nie mieli więc żadnej wymówki. Dlatego jest tu wyraźnie powiedziane, że mają poznanie prawdy. Autor listu do Hebrajczyków wyraźnie zakłada: wy znacie prawdę. Ty mieszkasz prawdopodobnie w kraju, który mieni się chrześcijańskim. Być może nawet miałeś jakąś religię w szkole. Być może była to religia chrześcijańska albo religioznawstwo, gdzie jednym z punktów było chrześcijaństwo. Jeśli tak było, że gdzieś w twoim procesie edukacji słyszałeś, że Jezus przyszedł na świat i że Biblia jest świętą księgą chrześcijaństwa, nie masz wymówki. Masz poznanie prawdy. Sięgnij po nią. Bez wymówki jesteś zupełnie. Otrzymawszy poznanie prawdy, jeśli odrzucisz tą prawdę, nie ma dla ciebie żadnej wymowy. I dalej. Straszna to rzecz wpaść w ręce Boga żywego. Dokładnie. Jesteś grzesznikiem w rękach rozgniewanego Boga. Ten Bóg się na ciebie gniewa. Jeśli nie masz żadnej ochrony w Panu Jezusie Chrystusie, to jesteś jak robak na cienkiej nitce nad płomieniami ognia. Twoje zdrowie nawet stara się cię zgładzić. Twój organizm każdego dnia daje ci kolejne sygnały. Najpierw ciche, potem pojawiają się niedogodności w postaci chorób, aż do biologicznej śmierci. Jeśli nie wykorzystasz teraz tego przyjemnego czasu, kiedy możesz to jeszcze usłyszeć, jeszcze nie jesteś w ogniu płomienistym, na który w pełni zasłużyłeś, to jesteś głupi.
Tak mówi ten fragment. Straszna to rzecz paść w ręce Boga żywego. Schronienie przed strasznymi ognistymi płomieniami jest Jezus Chrystus. Nie depcz go. Nie depcz go. Zbawienie jest za darmo, bo Pan Jezus Chrystus wszystko zapłaci. Tego uczy ten fragment. Zbawienie jest nieutracalne, bo tego uczy fragment ten. A skoro jest nieutracalne, to jeśli uwierzysz w Pana Jezusa, będziesz miał pełną gwarancję, że nigdy nie pójdziesz do jeziora ognia, na które zasłużyłeś. Straszna to rzecz wpaść w ręce Boga żywego, będąc nieprzygotowanym. Jesteś jak po prostu takie bezsilne stworzenie, które jest złapane i przeznaczone na zagładę. Wołaj do Pana Jezusa. On bez wymówki chętnie cię uratuje. Jeśli uwierzysz w Pana Jezusa Chrystusa, On bez wymowy ciebie przyjmie. Powiedział: nikogo, kto do mnie przychodzi, nie wyrzucę precz. Więc jeżeli teraz pozwolicie, przeczytam ten fragment, o który byłem pytany, na zakończenie w całości. I bądźmy baczni jedni na drugich, aby pobudzać do miłości i dobrych uczynków, nie opuszczając społecznego zgromadzenia swego, jak u niektórych jest we zwyczaju, ale napominając jedni drugich, a to tym więcej, im więcej widzicie, że się ów dzień przybliża. Ta pierwsza część była ewidentnie do tych, którzy byli wierzący i pojednani z Bogiem, i do tych, którzy byli niepojednani z Bogiem, ale byli w zakresie znajomych, mieli wierzących. Druga część jest już skierowana tylko do tych, którzy, mając poznanie prawdy, dalej się zastanawiają, buntują, nie chcą przyjąć Pana Jezusa. Albowiem jeśli samowolnie grzeszymy, otrzymawszy poznanie prawdy, nie zostaje już ofiara za grzechy, ale niejakie straszliwe oczekiwanie sądu i żar ognia gotowego pojrzeć przeciwników. Kto odrzuca zakon Mojżesza, ten bez miłosierdzia za świadectwem dwóch albo trzech umiera. O ile sroższego karania mnie macie, godzien jest ten, kto Syna Bożego podeptał i krew przymierza, przez którą był poświęcony, miał za pospolitą i ducha łaski zelżył, albowiem znamy tego, który powiedział: pomsta do mnie należy, ja odpłacę, mówi Pan. I znowu, Pan sądzić będzie lud swój. Straszna to rzecz wpaść w ręce Boga żywego. Z narodu żydowskiego pochodził jeden nieszczęśliwy człowiek, którego znamy jako Judasz Iskariota. I on samowolnie grzeszył. Otrzymał poznanie prawdy, nawet był wysłany jako jeden z 12, parami po dwóch, aby głosił Słowo Boże. On naprawdę głosił Słowo Boże, Judasz. Albo jeśli był bierny z tych dwóch, to słyszał, jak ten drugi głosi Słowo Boże. On brał udział w uzdrawianiu. Jeśli nawet sam nie uzdrawiał, to Judasz widział wyraźnie, co się dzieje. Otrzymał poznanie prawdy. I niestety odrzucił tą prawdę. Więc na niego czekało już straszliwe oczekiwanie sądu i żar ognia gotowego pożreć przeciwników. Nie bądź jak Judasz. Jeśli nie jesteś w Chrystusie, to teraz jest straszliwe oczekiwanie sądu i żar ognia gotowego pożreć przeciwników przeciwko tobie. Kto odrzuca zakon Mojżesza? No Judasz odrzucił zakon Mojżesza. Ten bez miłosierdzia za świadectwem dwóch albo trzech umiera. On zdradził krew niewinną. To było wbrew prawu Mojżesza.
I dalej, o ileż z troższego karania mniemacie, godzin jest ten, kto Syna Bożego podeptał. Będąc tak blisko, Judasz podeptał Syna Bożego. I krew przymierza, przez którą był poświęcony. Jest wyraźnie powiedziane, że Pan Jezus Chrystus umarł za wszystkich, za cały świat, co do jednego. I ta krew jest wylana za każdego. Więc ta krew poświęciła każdego. Ale niestety, ci, którzy nie skorzystają z tego, są o wiele gorszym tutaj przykładem, bo oni zlekceważyli tak wielkie zbawienie. I Judasz miał za pospolitą tą krew. Miał za pospolitą tą całą rzecz. I ducha łaski zelżył. A przecież słyszał najlepsze nauczanie z ust najlepszego nauczyciela. On nie słyszał sobie jakiegoś Grześka na YouTubie. On słyszał osobiście Pana Jezusa Chrystusa. Wy macie mniejszą odpowiedzialność niż on. Bo ja jestem tylko jakimś sobie Polakiem, który wtórnie czyta Słowo Boże przekazane przez Boga, przetłumaczone z greki koine na język polski. A on słyszał to wszystko w oryginale, w języku aramejskim, prosto z ust swojego mistrza, Pana Jezusa Chrystusa. I on tutaj wpasowuje się idealnie. On z tego ducha łaski zelżył, obraził. Obraził ducha. Jest to typowe obrażenie Ducha Świętego. Zelżył Ducha Świętego. Albowiem znamy tego, który powiedział: pomsta do mnie należy, ja odpłacę, mówi Pan. Tak, Bóg odpłaci. Nie bądź jak Judasz. Bóg odpłaci. I znowu, Pan sądzić będzie swój lud. Lud swój, czyli ten, który jest pod wpływem działania Słowa Bożego, w pierwszym rzędzie Izrael. Ale jeśli ty jesteś z kraju rodziny chrześcijańskiej, pod wpływem tego, co słyszysz, też jesteś w zakresie tego obowiązku. Nie możesz się wyślizgać. Masz dużo większą odpowiedzialność niż ludzie mieszkający na przykład na Papui Nowej Gwinei wśród ludożerców, jeśli jeszcze tacy tam są. Straszna to rzecz wpaść w ręce Boga żywego. Straszna to rzecz wpaść w ręce Boga żywego. Zachęcam do czytania Biblii, Słowa Bożego. Jeśli masz jakieś pytania, to zachęcam do kontaktu. Pod filmikiem możesz napisać lub na adres, który podałem na początku, lub na telefon, który podałem na początku. Z Bogiem.